Autobus podmiejski wypadł z drogi, zjechał na pobocze i wpadł do rowu. Jego kierowcą był 66-letni mężczyzna pochodzący z Wrocławia. Na miejscu sprawdzono również trzeźwość tego kierowcy. Okazało się, że 66-latek, który prowadził ten autobus, był trzeźwy. W chwili obecnej będzie prowadzone postępowanie, które wyjaśni, dlaczego tak się stało. Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku mogła być nadmierna prędkość lub awaria układu kierowniczego. Stan techniczny pojazdu będzie teraz badany przez biegłych. Ich opinia jest niezbędna do ustalenia przyczyn zdarzenia. Ten pojazd, który wpadł do rowu, no nie brał udziału z nikim innym w zdarzeniu, także możemy powiedzieć, że tutaj albo jakieś dziwne zachowanie kierowcy, być może nadmierna prędkość, być może stan techniczny tego pojazdu spowodowały, że do tego wypadku doszło. Do wypadku zostały skierowane służby ratownicze. 16 osób, które podróżowało autobusem, trafiło do 6 różnych dolnośląskich szpitali. 2 osoby są w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ulicy Borowskiej. Jedna z nich, 40-letnia kobieta, odniosła największe obrażenia, a do szpitala została przetransportowana helikopterem. Do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego trafiły 2 panie w wieku 40 i 70 lat. Obie mają liczne urazy, są w tej chwili poddawane niezbędnym konsultacjom. Mogę tylko powiedzieć, że ich stan jest stabilny, nie zagraża nic ich życiu, natomiast przez kilka dni będą w szpitalu na obserwacji. Autobus linii 900L jechał z Wrocławia do Siechnic przez Żerniki Wrocławskie. Na miejscu oprócz pogotowia ratunkowego i policji działały zastępy Straży Pożarnej. Po godzinie 18 zastaliśmy autobus, który zjechał z pobocza, zatrzymał się na przepuście i było tutaj całe mnóstwo osób rannych, były też służby ratownicze ZRM-y na miejscu. Zastępy były w początkowej fazie 5 zastępów, później jeszcze dojechał oficer operacyjny 6 zastępów Straży Pożarnej. Klaudia Nawrocka, Echo 24.